Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dzień dobry. Bydgoszcz zajmuje 6. miejsce w rankingu najbardziej zakorkowanych polskich miast w 2019 roku. Dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, by poprawić tę sytuację? O tym porozmawiam z moim gościem, dr inżynier Damian Iwanowicz, Zakład Inżynierii Drogowej i Transportu UTP w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, ranking powstał na podstawie danych z nawigacji samochodowych użytkowanych przez kierowców jeżdżących m.in. w Bydgoszczy. Na ile te dane rzeczywiście pokazują to, czy Bydgoszcz jest zakorkowanym miastem? Znaczy wprost te dane pokazują, z czym mierzymy się w rzeczywistości, czyli jeżeli użytkownik korzysta z takiej nawigacji, TomToma właśnie, no to w rzeczywistości odbiorca, jakim jest właśnie ten TomTom, dostaje precyzyjne informacje, jak dużo czasu zajmuje mu podróż no, z miejsca swojego źródła do celu. I są to w miarę miarodajne wyniki, które oddają rzeczywistość, ile ten kierowca potrzebuje czasu na pokonanie danego odcinka drogi. A pan jako kierowca ma podobne odczucia? Jeżdżący na co dzień po Bydgoszczy? Że Bydgoszcz jest tak wysoko w tym rankingu? Że Bydgoszcz jest miastem, po którym się ciężko jeździ. To znaczy na pewno w ostatnich kilku latach mieliśmy nagromadzenie kilku inwestycji, które też miały swoje opóźnienia i to jest niejako też przyczyną tego, że mamy taki odbiór jak nie inny, że podróżuje się tak ciężko. Mamy wzmożone natężenie ruchu na sieci drogowej. Natomiast moje odczucia w porównaniu do tego, co widzę w innych miastach również, dużo większych od Bydgoszczy, nie jest tak źle u nas. To jest bardzo pocieszające. Natomiast na co zwróciłem uwagę, czytając ten ranking, Bydgoszcz jest jako pierwszy średni ośrodek miejski za tymi największymi ośrodkami. I to jest ciekawe, że rzeczywiście ten wzrost strat czasu, jaki ponosimy na podróżowaniu po sieci drogowej, wzrósł na tyle, że doganiamy znacznie większe, silniejsze ośrodki miejskie w naszym kraju. Tak, bo warto zaznaczyć, że ten ranking powstał na podstawie tego, ile czasu procentowo spędzamy w korku w stosunku do tego, ile czasu przejechalibyśmy te trasy, gdyby innych samochodów nie tak, było. Tak, tak. Więc to też nie jest tak, że bydgoszczanie stoją dłużej w korkach, ale procentowo rzeczywiście jest to miejsce wysokie. W ostatnim czasie rzeczywiście stoją dłużej, na co główny wpływ mają przedłużające się inwestycje oraz samo nagromadzenie tych inwestycji w jednym czasie, w tak bliskim otoczeniu. No ale nie tylko to. Tak? Tu należy mieć również na uwadze to, że cały czas podlegamy trendowi wzrostowemu wskaźnika motoryzacji. Coraz więcej z nas posiada samochód lub chce posiadać więcej niż jeden samochód na rodzinę, co niestety prowadzi do tego, co mamy na drogach przy takim wskaźniku mobilności, też podróży ogólnie, rzecz ujmując w całej dobie. Coraz więcej podróżujemy i niestety przy użyciu coraz większej liczby samochodów osobowych. Co może zrobić miasto, żeby tę sytuację poprawić? Wyjść jest kilka. Takim najbardziej radykalnym jest oczywiście ograniczenie dostępu do danej strefy w mieście. Mam tutaj na myśli chociażby odgrodzenie centrum miasta od ruchu samochodowego, takiego ścisłego centrum oczywiście, zabytkowego najbardziej. Natomiast to są już radykalne posunięcia. Bardziej racjonalnym jest dążenie w kierunku polityki zrównoważonego rozwoju transportu i mam tutaj na myśli chociażby nie samo promowanie usług transportu zbiorowego, ale też korzystanie z pewnych ulg dla kierowców pojazdów, czy też dotowanie tych przewozów, żeby niejako zachęcić tych mieszkańców do korzystania z usług transportu publicznego, przede wszystkim w takich obligatoryjnych celach podróży. Czyli mam tutaj na myśli dom, praca, praca, dom, czy też do szkoły i z powrotem. Tego w tej chwili brakuje w Bydgoszczy? Znaczy, z tego co wiem, to jest to na dobrym poziomie. Ceny biletów nie są nie wiadomo jak wygórowane. Natomiast widać po skali ruchu drogowego, ruchu samochodowego, z jakim mamy do czynienia w naszym mieście, jest to niewystarczające. Natomiast tutaj najważniejszym pytaniem, jakie należałoby sobie zadać, jaka cena biletu powinna być, żeby stać się atrakcyjną dla kierowcy? Mając na uwadze wiele wyników badań na ten temat, chociażby w Warszawie nie ma takiej ceny. Po prostu niektórzy z nas, mając swój samochód osobowy, chcą tylko z niego korzystać. Tak? Niezależnie od tego, ile będzie kosztowało paliwo, niezależnie od tego, z jakimi trudnościami w ruchu drogowym będziemy mieli do czynienia, po prostu ze względu na swoje przyzwyczajenia, komfort podróży, podróżujemy swoim własnym środkiem transportu. A kwestia planowania remontów właściwego w mieście, to ma znaczenie?
Oczywiście, że ma znaczenie, natomiast tutaj trzeba mieć na uwadze, że w ramach przetargów możemy mieć pewne odstępstwa, możemy mieć pewne opóźnienia. No, słynna chociażby inwestycja trasy uniwersyteckiej w Bydgoszczy, która się opóźniła prawie o rok. I tutaj planując naprzód kilkanaście inwestycji w mieście, bo tutaj trzeba mieć na uwadze każdą jedną inwestycję, nawet mały remont małego skrzyżowania, notując takie opóźnienia kilku tylko inwestycji, ale dużych, no musimy mieć na uwadze to, że ten ruch będzie po prostu utrudniony. Co ciekawe, jeżeli spojrzymy w ten ranking, to okazuje się, że Bydgoszcz w skali całego świata, tam w sumie w rankingu umieszczono ponad 400 miast, Bydgoszcz znajduje się na 71. pozycji, ale za Bydgoszczem, a więc to są miasta, które są mniej zakorkowane, jeżeli chodzi o ten ranking, są na przykład Manchester, Mediolan czy Sydney. Z czego to może wynikać? No, to na pewno jest każde indywidualne zagadnienie, aby przeanalizować tego typu sytuacje. Myślę, że ciekawy temat dla mnie, jako osoby, która zajmuje się stricte inżynierią ruchu drogowego, dlaczego tak się dzieje. Natomiast, tak jak już powtórzyłem na samym początku, u nas zbieg niefortunnych okoliczności, chociażby w opóźnieniach inwestycyjnych, ale też właśnie ta chęć posiadania samochodu osobowego, no może nie samego posiadania, ale w ogóle podróżowania samochodem osobowym, no wzmaga te problemy transportowe i niestety, mając na uwadze te trendy, które do tej pory mamy w naszym kraju, w naszym ośrodku miejskim, niestety będzie tylko gorzej. A te inwestycje, które są realizowane, one są realizowane zazwyczaj w taki sposób, żeby w przyszłości doprowadzić do zminimalizowania tej sytuacji? Oczywiście, że tak. Każdy projekt, chociażby skrzyżowania czy wprowadzanie danej sygnalizacji świetlnej, ma na celu to, aby poprawić czy to bezpieczeństwo ruchu, ale też poprawić warunki płynnego ruchu, czyli z tego, co mamy no, z warunków utrudnionych po prostu, aby przejść w te warunki płynne. No niestety trzeba mieć świadomość tego, że projektując dane rozwiązanie, czy to geometryczne, czy ogólnie dany projekt budowlany, dzieje się tak, że planujemy to na jakiś procent okresu, czy to w dobie, czy w roku użyteczności, który musi spełnić swoje warunki. Natomiast zakłada się, na przykład jest taki miernik w inżynierii ruchu, jak kwantyl 85%, że w odniesieniu do doby 15% doby, czyli te pozostałe 15% od 85%, zakładamy, że będą występować jakieś przeciążenia. Tak? Oczywiście to nie jest w skali doby taka inwestycja, jeżeli mówimy tutaj o mieście, natomiast w skali roku. I tutaj po prostu dajemy 15% upustu na to, że przez 15% czasu w roku będziemy mieli chociażby utrudnione warunki ruchu. Tak? Mam tutaj na myśli szczyty przewozowe. Jest po prostu niemożliwym osiągnięcie takiej przepustowości, aby przepuścić tak duże nagromadzenie ruchu drogowego, z jakim mamy do czynienia teraz. Ale są takie miejsca, gdzie teoretycznie można by zbudować skrzyżowania bezkolizyjne, a jednak miasta decydują się na to, żeby stawiać tam skrzyżowania normalne ze światłami, które później gdzieś ten ruch tamują, czyli kwestia kosztów też ma tutaj znaczenie. Olbrzymie oczywiście. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że budżet miasta jest jeden, nie więcej. Musimy mieć tego świadomość, że pieniądze, które posiadamy na dane inwestycje, one wystarczają w niecałym stopniu, jaki byśmy sobie życzyli, czego przykładem jest chociażby ulica Kamienna, która kiedyś została wybudowana nie w pełnym zakresie, czyli nie na całej długości, jest w przekroju 2x2, czyli dwa pasy ruchu, dwie jezdnie w jedną stronę. Natomiast no, w tym momencie trzeba będzie po prostu po raz kolejny doinwestować tę pozycję w celu rozbudowy tego newralgicznego dla Bydgoszczy odcinka drogi, aby spełniał swój warunek przepustowy, aby przeniósł ten ruch na kierunku wschód-zachód. Ma pan czasami tak, jeżdżąc po Bydgoszczy, widząc, jak realizowane są chociażby nowe inwestycje, że widzi pan i myśli sobie, nie, no, na świecie się już tak nie buduje, tak się budowało w latach 60., 70., bo trendy są w tej chwili inne. Myślę, że nie. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o Bydgoszcz, zmierzamy w dobrym kierunku. Cała kadra, która akurat pracuje u nas w Zarządzie Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej, no, stoi na bardzo wysokim poziomie, mając na względzie oczywiście to, co spotykam w innych miastach. Nie mówiąc oczywiście o nich, nie chciałbym tutaj kogoś urazić. Natomiast Bydgoszcz ma naprawdę solidny fundament do działania i osoby, które akurat panują nad drogami, ruchem czy w ogóle inwestycjami transportowymi, no są osobami jednymi z lepszych w kraju. Nie wolno tego umniejszać, mając na uwadze chociażby to, jakie mają doświadczenie.
Wiele osób z mniejszych ośrodków czy z większych ośrodków nie ma takiego bagażu doświadczeń, nie jest po odpowiednich studiach inżynierskich z tego zakresu i czasami pochopnie podejmują decyzje, no niestety nieodpowiednie, w ten sposób powiem. Tak chociażby no, sąsiedzi od nas nie do końca czasami trafne decyzje podejmują, no ale to już pomijam ten temat. Tak czy inaczej, jeżeli porównamy rok do roku pozycję Bydgoszczy w tym rankingu, to niestety jest gorzej. Czy to oznacza, że teraz już zawsze będzie gorzej? To znaczy, czy zawsze będzie gorzej? No, z prognoz ruchu wynika, że ten najgorszy rok przed nami, a więc jest to 2035 rok, a więc w takie nagromadzenie ruchu i po tym roku będzie już czy stabilizacja, czy będzie ten ruch się zmniejszał. Dlaczego? No tutaj główny wpływ ma również demografia. A więc będzie nas po prostu coraz mniej, miasto będzie, nie chcę powiedzieć, że się wyludniało, ale odsetek osób starszych będzie miał znacznie duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy podróżować. No i po tym roku rzeczywiście ten wskaźnik motoryzacji prognozuje się, że będzie w końcu spadał. Czyli tak, kierowcy muszą być cierpliwi, byle no do 2035 roku. Dziękuję bardzo. Doktor inżynier Damian Iwanowicz, Zakład Inżynierii Drogowej i Transportu UTP w Bydgoszczy, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję Panu również.